Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bucardi z tej strony. Dzień dobry, może dobry wieczór, namaste. Dzisiaj mamy kilka niesamowicie ważnych tematów, a mianowicie na sam początek będzie sprawozdanie z naszego ostatniego, 141. rytuału dla Matki Ziemi, rytuał za duszę zwierząt oraz za drzewa, który miał miejsce 15 listopada, czyli w czasie mroźnej pełni księżyca. Wiem, już troszeczkę czasu minęło, ale co się odwlecze, to nie ucieczy. A są te przesłania tak ważne i powiązane z aktualnym czasem, że musimy do nich wrócić, aby odpowiednio przygotować się do tego, co przed nami. A przed nami już niedługo miesiąc grudzień. Miesiąc, który ma dwa oblicza. I dokładnie teraz spotykamy się z ogromnymi wyzwaniami. Szczególnie te stare dusze, które powolutku już kończą ten swój ciąg rozwoju na tym etapie i będą przechodzić do wyższego etapu. Szczególnie te dusze mają wiele, wiele sytuacji, w których można się zagubić. I jestem pewna, że moje wskazówki pomogą odnaleźć to światło w ciemności. Następnie 1 grudnia mamy nów księżyca. Mszysty nów księżyca, czyli nasze spotkanie, rytuał oczywiście, który będzie bardzo nastawiony na odnowę, odmłodzenie, ale również takie przygotowanie się powolutku do czasu 12, czyli do 12 magicznych nocy. Później będziemy mieć 12-12 portal. Portal o szczególnej energii, bo zwróć uwagę, że mamy tutaj dwunastkę, czyli wisielca w wielkich arkanach wtajemniczenia w tarocie, czyli takie troszeczkę zawieszenie głową w dół, takie szarpanie się, wierzganie, gdzie nie widzimy czasami wyjścia. I tutaj również odpowiedź na wiele listów, które pojawiają się w ostatnim czasie, że wiele osób z Was, szczególnie właśnie stare dusze, mają odczucie stagnacji. Tak jakby nagle ta Wasza wędrówka, duchowa wędrówka do jakiegoś takiego oświecenia zatrzymała się gdzieś, w jakimś punkcie. I co to oznacza? To będzie oczywiście wszystko tutaj w tym moim dzisiejszym podcaście, postaram się wszystko omówić. Jeżeli oczywiście pojawią się pytania, bardzo proszę w komentarzach jak zwykle. Ja się staram na bieżąco te komentarze czytać pod nowymi filmami. Jeżeli na jakiś komentarz nie odpowiadam, to proszę przez maila, dobrze? Tak, żeby nic nam nie umknęło gdzieś. No i oczywiście 21 grudnia mamy już Święto Światła. Tak, i na pewno te osoby z Was, które są ze mną na bieżąco, na mediach społecznościowych, one wiedzą, że już jest pierwsza część tego czasu 12 dostępna, czyli w moim sklepie mariabucardi.pl w zakładce Najważniejsze terminy. Tam są już wszystkie rytuały na czas 12, bo jak wiemy, to jest 12 magicznych dni i nocy i każda z tych nocy przede wszystkim programuje nam nowy rok 2025, czyli pierwsza noc styczeń, druga luty, trzecia marzec, czwarta kwiecień i tak dalej. Czyli jeżeli prześpimy teraz ten czas 12, no to budzimy się w nowym roku i nic się nie zmieniło. Jesteśmy w tym samym punkcie wyjścia. A jeżeli dobrze przejdziemy przez ten czas 12, to ten nowy rok będzie po prostu taki, jak być powinien. I tutaj nie chodzi o to, a obudzimy się tam w Sylwestra i życzenia noworoczne w czasie strzelających sztucznych ogni i już nam się wszystko sprawdzi. To jest tylko jedna z magicznych nocy, tylko jedna, a mamy ich 12. Dlatego już radzę się zapoznać z tym tematem, przypomnieć sobie, że co roku przechodzimy przez czas 12 i albo idziesz samodzielnie, kompletnie, według tego, co już znasz z poprzednich lat, albo idziesz ze mną poprzez nagrania, które będę przygotowywać na każdą z magicznych nocy i tutaj się to pojawi w moim sklepie, tam gdzie są e-booki, czyli bucardimaria.com, tam gdzie są ceremonie, tam gdzie jest trylogia
i gdzie jest mentoring, tam będzie znowu ten czas 12, gdzie na każdą z magicznych nocy będzie nagranie, jak się przygotować, co robić w ciągu dnia, na co zwrócić szczególną uwagę, żeby jak najlepiej przejść przez ten czas i mieć taką satysfakcję, że jak się skończy 12 magicznych nocy, to zrobiło się wszystko, żeby ten nowy rok był idealny. No i trzecia możliwość to są rytuały u mnie w sklepie mariabocardi.pl, czyli rytuały na cały czas 12 albo na jedną konkretną noc, jeżeli chcemy sobie zaprogramować na przykład tylko jeden miesiąc, albo dwa, albo trzy miesiące, w miarę oczywiście możliwości. Czyli zwróć uwagę, mamy tak jak gdyby trzy różne drogi na czas 12. Pierwsza droga jest kompletnie samodzielna, według tego, co już wiesz, według tego, co już znasz i próbujesz przez ten czas przejść samodzielnie. Tą drogę mogę z jednej strony radzić, że będzie dobra, ale z drugiej strony zawsze o czymś się zapomina. Jeżeli idziemy samodzielnie, to zawsze po prostu gdzieś coś umyka. Jeżeli nie mamy kogoś, kto cały czas nad tym czuwa i cały czas nam pewne rzeczy przypomina, bo jesteśmy w takim czasie, a nie innym, że jest tak dużo różnych informacji, tak dużo różnych rzeczy, że można po prostu się zagubić. Ale ta droga jest możliwa. Druga już jest taka bardziej, że prowadzę Cię za rękę, czyli słuchasz sobie moich nagrań i według tych nagrań przechodzisz sobie przez te wszystkie 12 magicznych nocy. No i trzecia możliwość to jest taka, że ja robię wszystko za Ciebie. Czyli rytuały na każdą noc. I teraz można to połączyć. I to jest moja rada, żeby połączyć wszystkie trzy drogi. Czyli jednocześnie idziesz samodzielnie, jednocześnie masz nagrania, które Cię prowadzą, żeby o niczym nie zapomnieć i jednocześnie jeszcze masz rytuały, które ja dla Ciebie przygotowuję. I wtedy masz pewność, że ten nowy rok to jest po prostu Twój rok. Twój rok zwycięstwa. A wiemy, jaki to będzie rok. Ja mówiłam, że rok smoka to będzie rok albo zwycięzców, albo przegranych. Z dzisiejszego punktu widzenia już sobie patrzysz na ten rok i masz mniej więcej obraz, jak ten rok wyglądał w Twoim życiu, dlatego że się zbliżamy teraz do grudnia, no to jeszcze nam zostaje praktycznie troszeczkę ta końcówka tego roku smoka, no ale wiemy, że przyszły rok, oczywiście tutaj jest troszeczkę przesunięcie, prawda, w kalendarzu chińskim, nie jest to od razu tak, że pierwszego już się ten rok zaczyna, czyli ten nowy rok to jest rok węża. I teraz tak, już mogę dzisiaj powiedzieć, że wszystkie znaki, które są wrogiem węża albo są towarzyszem węża, będą miały łatwo i będą miały lepiej. Natomiast wszystkie znaki, które są ofiarami węża, będą miały bardzo trudno. Jeżeli sobie nie zadbają już dzisiaj o ten nowy rok w czasie tego czasu 12, no to będzie to po prostu rok trudny. Kto może być ofiarą węża w chińskim horoskopie? No jak myślisz? No królik na przykład, szczur może być ofiarą węża, bo wąż go zje, prawda? Wąż go połknie. Pies może być ofiarą węża, bo wąż go zadusi. Czyli takie znaki, które mogą być ofiarą węża, powinny zwrócić na to uwagę. Chińskie smoki, takie jak ja, nie mają się czego obawiać, ponieważ one są silniejsze od węża. Węże nie mają się czego obawiać, bo to będzie ich rok. Koguty też nie mają się wielce czego obawiać, ponieważ to są też znaki reptyliańskie i kogut świetnie sobie z wężem poradzi. Czyli zwróć na to uwagę. Każdy rok ma specyficzną energię i tak samo ten nowy rok 2025 również będzie miał specyficzną energię. A wiemy, że wąż ma w sobie niesamowite przesłanie, bo wąż może być bardzo niebezpieczny, ale wąż służy również do przemiany i transformacji. Dlatego na przykład w kartach Tarota, w Wielkich Arkanach Wtajemniczenia, ostatnia karta, o czym ja 1000 razy mówiłam w ceremoniach ze mną, które nadal są aktualne, cały czas są dostępne dla Was, to w tej karcie 21, oczko 21, mamy tą nagą kobietę, uwalniającą się z krępujących ją więzów,
które sobie sama na siebie nałożyła, albo ktoś na nią nałożył, i ona jest na tej karcie widoczna razem z wężem. I nawet wąż nie może jej już ukąsić. Czyli jeżeli przejdziemy przez ten proces przemiany i transformacji w tej swojej czystości, w tej swojej prawdzie, to nawet wąż nie może nas już ukąsić albo nie może w jakiś sposób nas zatrzymać. I postaraj się, żeby taki był Twój rok 2025, czyli ten rok węża. Oczywiście z tym przesunięciem, prawda, w kalendarzu chińskim. Czyli postaraj się, żeby nawet ten wąż nie mógł Cię ukąsić, żeby ten rok był tak pięknie zaprogramowany w czasie 12 ze mną, że po prostu wchodzisz w ten rok z taką energią, to jest mój rok, to jest mój rok zwycięstwa, jestem przygotowany i idę do przodu, bo wiem, że wszystko będzie tak, jak tego pragnę. Ale oczywiście tutaj nie wolno się przestraszyć, bo wchodzimy w ten rok, tak jak żeśmy wchodzili w rok smoka, ten aktualny, wchodzimy w ten rok i myśmy zadbali o to, żeby było w miarę dobrze, żeby było w miarę pozytywnie. I tutaj biorę pod uwagę wszystko, czyli na przykład różne doświadczenia mogą być również pozytywne, bo może właśnie w tym roku smoka masz ze sobą ciężkie doświadczenia, ale doświadczenia, które Ci otworzyły oczy, które spowodowały, że jesteś silniejsza, że jesteś silniejsze, czyli to są też pozytywne doświadczenia. To, że na przykład odkryjesz Twoich wrogów, to, że odnajdziesz pewne wskazówki, pewne klucze poprzez trudne doświadczenia, to jest również zwycięstwo. I teraz, gdy wchodzimy do tego danego roku, to może być tak, że my jesteśmy świetnie przygotowani, ale wszyscy dookoła nie są przygotowani. I Ty patrzysz na tych innych ludzi, jak oni się tam miotają, rzucają, jakie tam mają trudności. No i trzeba uważać, żeby się nie zainfekować. Czyli z kim przestajesz, takim się staje. Jeżeli ktoś cały czas ma trudności, no to też zaczniesz w pewnym momencie myśleć tymi kategoriami. Czyli jeżeli Ty się przygotowujesz do nowego roku, to zadbaj o to, żeby to błoto, ten brud od innych ludzi nie przechodził na Ciebie. Dobrze, czyli idziemy dalej. No i wreszcie to sprawozdanie. Miałam od tego zacząć, a chyba na tym skończę. Czyli jeszcze podsumowując, żeby było jasne. Ta ostatnia pełnia księżyca 15 listopada to była pełnia diabelska, bo mieliśmy pełnię 15, a piętnastka w tarocie, wielkich arkanach wtajemniczenia, to oczywiście diabeł. Diabeł, czyli król materii, to wszystko, co nas z jednej strony kusi, a potem nas ogranicza. Tutaj warto sobie wrócić do ceremonii, które zawierały w sobie numer 15. Ja o tym w tych ceremoniach mówiłam, czyli czego nas uczy diabeł, na co uważać, jak się od niego uwolnić, czyli to wszystko jest omówione od A do Z. I teraz ta pełnia to była pełnia listopadowa, a wiemy, że listopad jest miesiącem śmierci. Zaczynamy go, prawda, od Halloween, no niezbyt takiego pięknego czasu. Niektórym się wydaje, że to takie wow, super, fajne flow, bo sobie tam poprzebieramy się i tak dalej, a w rzeczywistości zaczyna się bardzo ciemny, bardzo trudny czas. Osoby, które są bardziej wrażliwe, one to widzą, one to czują, że jakieś duchy chodzą obok nas, czy jakieś dziwne rzeczy chodzą nas obok nas, a czasami wpływają na nas. To jest listopad, to jest czas śmierci. I co to oznacza? Że to jest miesiąc, w którym mamy mnóstwo wyzwań, żeby się zmierzyć z tematem śmierci. Czyli mogą Cię nawiedzać sny osób, i osoby w tych snach, które odeszły. Możesz spotykać się z duszami, które odeszły, duszami zwierząt. I dla mnie na przykład ten rytuał to był rytuał, w którym nie było wiadomo, czy się cieszyć, czy płakać, bo różne takie sytuacje przychodziły zapisane gdzieś głęboko w podświadomości z różnymi zwierzakami, które odeszły, a Ty wiesz, że ja przez całe życie opiekuję się zwierzętami, więc tych zwierząt było multum, multum, które przeszły przez moje życie. I to był taki czas właśnie takiego zderzenia się z tymi wspomnieniami, z tą podświadomością, różnymi snami, które
przechodzą w danym momencie, osoby, które odeszły, umarły, które przechodzą w danym momencie. Tym bardziej, że częścią mojej pracy jest zadbanie o to, żeby dusze zwierząt i dusze ludzi, które odeszły, mogły odejść do światła, mogły przejść przez te swoje procesy. Wiele osób zamawia u mnie rytuały, które mają na celu taką pomoc dla duszy zwierzaczka czy dla duszy człowieka, bliskiego człowieka, który odszedł, żeby on mógł przejść przez te różne wyzwania i przejść sobie do tego światła, do tego dobra. No i wiadomo, że to wszystko gdzieś tam przez moje życie się cały czas przewija, różne dusze się przewijają, różne sytuacje się przewijają, bo często, gdy zamawiacie te rytuały, to opowiadacie, że na przykład to ktoś zginął tragicznie, ktoś tam chorował i tak dalej. I gdy ja dbam o tą duszę, o dobro tej duszy w waszym imieniu, no to oczywiście widzę jej życie, widzę jej porażki, widzę jej błędy, które popełniła. No i wiadomo, że w tym miesiącu, listopadzie, to wszystko jak gdyby jest takie bardzo aktywne. Ty wiesz, że nagrałam bardzo dużo ceremonii i wszystkie ceremonie, które mają w sobie numer 13, czyli śmierć, również w jakiś sposób omawiały ten temat śmierci, czyli jeżeli akurat to jest teraz coś, co cię interesuje, to warto sobie wrócić do tych ceremonii. Pamiętaj, one są wszystkie na jednej stronie bukardimaria.com i tam mamy ceremonie, trylogia, mentoring i sklep, czyli e-booki. Czy audiobooki moje. I teraz idziemy sobie dalej. Czyli ten miesiąc listopad to jest taki miesiąc, gdzie pojawia się bardzo dużo pytań o sens, o głębszy sens, o sens tego, co dzieje się teraz tutaj na Ziemi. No a to, co dzieje się teraz tutaj na Ziemi, no to nie jest nic pięknego, nic przyjemnego. Każdy z nas to wie, kto jest bardzo wrażliwy, gdzie idziemy do miasta, idziemy na zakupy i spotykamy ludzi, którzy po prostu już nie są ludźmi, prawda? Spotykamy ludzi, którzy są jacyś kompletnie opętani, jacyś kompletnie w jakiś innym flow. I to może powodować odczucie takiego braku sensu, takiego zagubienia, ale też może pojawiać się takie odczucie, że stoimy w miejscu. Dlaczego? Ponieważ przez te lata 2012, 13, 14, 15 i tak dalej, mieliśmy bardzo intensywny rozwój. Wszystko to, co się działo tutaj na Ziemi, pomagało nam się rozwijać, pomagało nam przeskakiwać przez pewne rzeczy. Natomiast od czasu korony mamy taką ciemność. I w tej ciemności jest trudno stawiać kolejne kroki. Ci, którzy twierdzą, że się tutaj wielce rozwijają i nie wiadomo, co osiągnęli, to w rzeczywistości mają zupełnie pojęcia o tym, co się dzieje. Prawda jest taka, że jesteśmy w momencie stagnacji, ale ta stagnacja jest również potrzebna. To jest taki egzamin. Egzamin, żeby popatrzeć na swoje błędy, popatrzeć globalnie na pewne rzeczy, popatrzeć globalnie na pewne procesy, czyli bardziej zająć się sobą, bardziej skupić się raczej na tej takiej retrospekcji niż na tym pędzeniu do przodu. Ten czas, żeby pędzić do przodu, on jeszcze przyjdzie. Spokojnie. To jest taki czas egzaminu, gdzie ja o tym mówiłam. Zachowaj tą czystość w sobie, zachowaj to piękno w sobie, bo to jest czas, gdzie spotykasz ludzi z poprzednich inkarnacji. To jest czas, w którym wracasz do miejsc z twoich poprzednich inkarnacji. I tutaj nie można jeszcze dodatkowo na siebie naciskać: o, nie rozwijam się, nie rozwijam się, jakoś tak jestem, nie wiem, zahamowana czy zahamowany. To globalnie jest. To nie jest tak, że tylko ty jesteś zahamowana czy zahamowany. To jest po prostu energia, która pomaga nam wolniej przejść przez coś, ale dogłębniej. Ja to mogłabym tak nazwać, takie spotkanie z Archaniołem Urielem, czyli on ci pokazuje twoje wady, twoje porażki, twoje błędy z tego życia, z poprzednich. Stajesz przed egzaminami, jak się zachowasz względem tej osoby, czyli związek karmiczny, jak ty się teraz zachowasz. Czy to jest taki, jak można to nazwać? Te poprzednie lata to było tak, jakbyśmy się uczyli. Jesteśmy sobie tam na uniwersytecie, uczymy się i pędzimy do przodu i wiemy coraz więcej i coraz więcej wszyscy są oświeceni i coraz już więcej wszyscy myślą, coraz więcej wszyscy wiedzą.
I nagle jest egzamin. I to jest ten czas egzaminu, teraz. Czy to, co się nauczyłaś, czy nauczyłeś, jak teraz tą wykorzystasz tą wiedzę? Tak jakbyśmy mieli, nie wiem, zakończony na przykład rok na studiach, czy tam nawet zakończony cały cykl pewnego studiowania życia, studiowania duchowości. I teraz jesteśmy w tym momencie tego egzaminu. Są nam zadawane pytania, jesteśmy wystawiani na różne trudne sytuacje i ta siła wyższa patrzy. Patrzę, czy to, co żeśmy się nauczyli, czy to wykorzystujemy, czy nie. Czy robimy znowu te same błędy, tak jakbyśmy w ogóle się czegoś nie nauczyli. Czyli jesteśmy w momencie takiego popatrzeć na swoje życie, popatrzeć na aktualne sytuacje, wyciągnąć wnioski. I to jest również to, dlaczego ja w ostatnim czasie nie kręcę tylu filmów, co kręciłam wcześniej. Bo dla mnie to jest również taki czas. Ja również patrzę na moje życie. Co mogłam zrobić lepiej? Gdzie popełniłam błąd, gdzie iść teraz dalej, jak iść dalej. Czyli to jest tak samo u mnie, jak u każdego z nas. I gdy sobie w takim momencie dajemy jeszcze taki stres, no ale przecież ja się muszę rozwijać, ja się muszę rozwijać, co ja tak stoję w miejscu, no to żeśmy prawie że oblali ten cały egzamin. Czyli nie naciskaj na siebie, tylko weź sobie czas i spokojnie, spokojnie idziesz do przodu. I najważniejsze, co teraz przed tobą, to jest ten miesiąc, grudzień i zaprogramowanie sobie nowego roku pozytywnie. To jest najważniejsze. Wszystkie inne rzeczy mogą poczekać. Idziemy teraz dalej. Zwróć uwagę, czyli miesiąc listopad to jest miesiąc śmierci i w tym miesiącu możesz spotykać się z różnymi dziwnymi energiami. Dlaczego? Ponieważ śmierć sprawdza, co jest gotowe do ścięcia. Tak jak ona idzie sobie z tą kosą i co jest gotowe do ścięcia. Czyli co odejść powinno. Co odejść powinno z swojego życia. Czy ty jesteś jeszcze w pełni siły i w pełni mocy, czy też już jesteś gotowa, czy gotowy do ścięcia? Uwaga, no. Tak, tutaj takie egzaminy mogą się pojawić. Czyli dlaczego są te nastroje na przykład depresyjne? Dlaczego są jakieś natrętne myśli? Dlaczego są jakieś rzeczy, które nas przytłaczają? Właśnie dlatego, bo listopad, czas śmierci, to jest sprawdzenie ciebie. Sprawdzenie ciebie. Czy jesteś w pełni siły i w pełni mocy, no czy też już czas, żeby odejść. I to jest sprawdzenie również dla naszych zwierząt, dla roślin. Dlatego właśnie w listopadzie tak dużo zwierząt umiera, tak dużo ludzi umiera, tak dużo roślin usycha czy umiera, bo to jest ten czas śmierci. I po tym czasie śmierci mamy ten grudzień i ten grudzień jest miesiącem wisielca. Czyli to, że wszyscy się tam cieszą na święta, na święto światła, to jest cudownie, bo 21 zaczyna się czas światła i jest idealnie i zaczyna się już ten czas 12 magicznych nocy. I to jest piękne, że się na to cieszymy. Ale w rzeczywistości jest tak, że większość ludzi cieszy się na święta, a potem w czasie tych świąt zamiast pięknie programować sobie ten czas 12, no to już mają spadek nastroju, no bo nakupili prezentów, dostali prezenty, nie wszystkie im się podobają, wydali pieniądze, mają jakieś tam kredyty, zaczyna ich to przytłaczać. Potem jest Sylwester, no niby wszyscy będziemy się cieszyć, jaki to piękny Sylwester, ale nagle tutaj petardy o północy wybuchają, a tu ludzie, jeżeli się nie napili odpowiednio alkoholu, to jakoś są, mają jakieś dziwne nastawienie. Więc zwróć na to uwagę, to jest już czas 12 i nie można mieć dziwnego nastawienia, bo ten, jeżeli patrzysz na to z wyższej perspektywy, z innej perspektywy, to ty wiesz, że te prezenty są mało ważne. Ważna jest twoja uwaga dla danego człowieka. Ważne jest twoje uczucie, które masz do tego człowieka. Ja ostatnio widziałam na Instagramie taką rolkę, że ktoś tam napisał, o jak sobie zrobił listę prezentów, to doszedł do wniosku, że lepiej się ze wszystkimi pokłócić. No straszne to jest. Ja wiem, że to jest niby komedia, ale w rzeczywistości jak wiele osób po tym czasie prezentów potem ma ten spadek nastroju. Czyli tutaj trzeba sobie zadać wiele pytań, żeby w tym miesiącu 12 nie stać się wisielcem, bo to jest dwunastka, to jest energia wisielca.
pędzimy, kupujemy prezenty, a komuś się to może wcale nie spodoba, może nie czuje się dobrze z tym Twoim prezentem, a Ty też nie czujesz się dobrze, bo za dużo jakichś tam wydatków, za dużo jakichś kredytów, czy nie wiadomo czego. Czyli czasami może lepiej być z kimś, pobyć z kimś, zrobić coś razem i to jest ten prezent. To jest to, że jesteś z tą osobą, dajesz jej uwagę, zamiast tego, ok, to ja nakupię świetnych rzeczy, bo ja jestem taka cool albo taki cool, a w rzeczywistości to jest tylko ucieczka od tej bliskości. Dobrze, to jest taki, o, nie mam czasu dla tej osoby przez cały rok, to i tam potem kupię prezent pod choinkę. No. Dobrze, ja wiem, że nie każdy z nas taki jest, ale wiele osób takich jest i na to warto zwrócić uwagę, że ten prezent nie jest najważniejszy. Najważniejszy jest czas 12. Bo jeżeli ty w czasie tych świąt spędzasz ten czas z bliskimi, to ten czas programuje twoje miesiące w tym nowym roku, bo przecież już Wigilia to już jest czas 12, święta to jest czas 12, potem Sylwester to jest czas 12 i każdy z tych dni jest odpowiedzialny za nowy rok. I ja wiem, co się dzieje w waszym życiu, że nie wszystkie rodziny mają piękne święta, pełne harmonii, chociaż myślę, że już teraz troszeczkę więcej niż to było jeszcze kilka lat temu. Często jest tam alkohol, nadmiar alkoholu, różne jakieś takie, nie wiadomo, dziwne, niewypowiedziane jakieś energie i to jest też wyzwanie, żeby z tej energii tego święta światła nie stać się wisielcem. Czyli już dzisiaj warto o tym pomyśleć o tym, czy naprawdę te prezenty są konieczne. Czy to jest konieczne, żeby wydawać na przykład pieniążki na jakieś tam perfumy, które komuś w ogóle się nie spodobają? Może lepiej po prostu pójść z tą osobą gdzieś, spędzić z nią czas. Albo pójść z nią, niech ona sobie sama to wybierze. Na takiej zasadzie, czyli troszeczkę inaczej popatrzeć na ten czas i popatrzeć na to w ten sposób, żeby też nie być rozczarowanym, bo my kupujemy jakieś tam prezenty i potem oczekujemy, że ktoś będzie szczęśliwy, a może tej osobie wcale się ten prezent nie podoba. Czyli zwróć uwagę, to jest znowu ten diabeł i wracamy już powolutku do tego naszego 141 rytuału dla Matki Ziemi, który był 15 listopada, że diabeł to materia, czyli ten czas świąteczny to jest czas, w którym powinniśmy być radośni, powinniśmy się cieszyć, powinniśmy spędzać czas z ludźmi, których kochamy, a niekoniecznie tak jest. Niekoniecznie tak jest, że spędzamy czas z ludźmi, których kochamy. Często spędzamy czas z ludźmi, bo to nasza rodzina, bo trzeba, bo taka tradycja. Czyli zadać sobie również to pytanie i żeby potem nie być rozczarowanym, bo jeżeli ty robisz coś przeciwko sobie, to prędzej czy później poczujesz się jak wisielec. Że coś cię zniewala. I czy to jest ta energia 12 magicznych nocy? No nie za bardzo. Czyli ja wiem, że po tym moim nagraniu będzie tutaj wiele, wiele takich momentów, gdzie będzie taki klik. Dobrze, to co wybrać? Jak się zachować? No każdy z nas musi sam wybrać. Czyli ja ci tutaj nie mogę doradzić, powiedziała, słuchaj, nie idź do rodziny albo idź do rodziny. Tutaj każdy z nas musi zdecydować, co jest zgodne z jego sercem. Ale jeżeli zdecydujesz coś przeciwko sobie, to nie obwiniaj siebie, nie obwiniaj za to innych. Inni też są w tym czasie świątecznym, inni też mają jakieś tam oczekiwania. Może niekoniecznie takie jak twoje. Czyli żeby uniknąć tego rozczarowania w czasie świąt, rozczarowania prezentem, rozczarowania tym, że ktoś nie cieszy się prezentem, rozczarowania z jakichś tam spotkań rodzinnych albo jakichś innych. Czyli zwróć na to uwagę. Czas świąteczny to jest czas 12. Każdy ten dzień programuje twój nowy rok. Czyli ja wiem, że właśnie ten czas świąteczny jest zawsze dla każdego z nas największym wyzwaniem. Dlaczego? Ponieważ często wracamy do domu rodzinnego, a my już jesteśmy dorośli, jesteśmy dorosłym ptakiem, który z tego gniazdka wyfrunął i nagle on wraca do tego gniazda. I co się pojawia? Pojawiają się wspomnienia, pojawiają się rozmowy przy stole świątecznym, wspomina się jakieś osoby, które odeszły. I to mogą być trudne momenty. To mogą być trudne momenty. I często są takimi trudnymi momentami, ale ty sobie na to pomyśl tak. To jest końcówka roku smoka i rok smoka to jest rok wyzwań, czyli to jest dla mnie również wyzwanie. Czy ja będę teraz reagować tak jak co roku, czy troszeczkę inaczej, z inną świadomością, z innym podejściem,
podchodzę do tego jako do egzaminu. I potem się zastanowię w czasie tego egzaminu, jak reaguję na pewne rzeczy. Czy reaguję tak, z takim światłem wewnętrznym, zrozumieniem dla innych, zrozumieniem ich słabości, czy też znowu jestem w tym starym flow, bo co roku tak jest, bo co roku coś tam. Dobrze, już nie będziemy tego tematu ciągnąć dalej, ja myślę, że każdy wie, o co chodzi. No i wracamy do tej naszej pełni. Czyli zwróć uwagę, 15 listopada, pełnia księżyca. W środku listopada, czyli czasu śmierci. Przygotowuje nas na miesiąc grudzień, czyli czas wisielca, który jednocześnie 21 grudnia przemienia się w ten czas 12 i przemienia się w święto światła. I zwróć uwagę, to święto światła jest 21 grudnia. 21 już mówiłam. Wszechświat. Ta naga kobieta, która się uwalnia od krępujących ją więzów. I to światło nadchodzi. Nadchodzi taki czas, gdzie to ciemne listopadowe, ten początek grudnia, tego wisielca, przemienia się w ten czas bez czasu. Czas programowania nowego roku. I tak bym chciała, żebyśmy my w tym roku znowu spotkali się wszyscy z mojej społeczności na święcie światła 21 grudnia. Już jest opisane w moim sklepie mariabucardi.pl i potem pójdziemy razem przez ten czas 12. No i teraz wracamy do rytuału dla Matki Ziemi. I jeszcze może zanim przejdzie, tak będzie naokoło, dobrze, nieważne. Ważne jest to, co chcę Ci przekazać, czyli... Jeszcze jedna rzecz teraz w listopadzie i w grudniu, gdzie jest ten czas ciemności, to jest czas zmasowanych ataków. Czyli czarna magia, czarne wiedźmy, czarni magowie, złe oko, klątwy, uroki. To jest po prostu taki czas, jak szczególnie w tym naszym, w tej naszej północnej Europie, no bo wiadomo, mamy tutaj troszeczkę inne odwrócenie w innych miejscach, ale jeżeli pochodzimy z północnej Europy, to pewne rzeczy towarzyszą nam przez całe życie, nawet jeżeli mieszkamy w innym miejscu, bo my to odczuwamy, to jest to miejsce, skąd pochodzą nasi przodkowie i nasza krew, jeżeli pochodzimy z północnej Europy. I to jest taki czas, który był bardzo ciemny, bardzo smutny. Cała przyroda się wycofuje, zasypia. Nie zawsze jeszcze w tym czasie jest śnieg, czyli jest jeszcze wszystko takie szare, bure i ponure. I zaczyna się od tych dziadów, prawda, Samhain i tak dalej. I potem cały czas się to ciągnie. I to jest też czas, w którym nie tylko są ataki, nie tylko te czarne energie, ciemne energie, krążą wokół nas i to widzimy po innych ludziach, którzy nie zawsze mają dobry humor, czasami są jacyś tacy przemuleni, ale również w nocy atakują zmory, różne dziwne duchy, są wokół nas i to jest to, co wydaje się, że a ciągle jesteśmy, mamy takie odczucie senności, już się robi ciemno, a my już jesteśmy senni, jakieś depresje się pojawiają. Również dlatego, że te negatywne stwory w energii, one są wokół nas i robi się ciemno i czas ciemności i one już po prostu gdzieś tam krążą i potem się dziwić, że jakieś myśli nas nawiedzają czy osłabienie i to nie jest to, że brakuje nam słońca, brakuje nam witamin, nam ogólnie brakuje światła, czyli tego co dobre, tego co piękne, bo to jest czas ciemności. I teraz naprawdę już przechodzimy do 141 rytuału dla Matki Ziemi. Zwróć uwagę, 141 rytuał, mamy 141 miesięcy za nami. Pełnia raz w miesiącu zazwyczaj, czyli 141 miesięcy rytuałów mamy za nami. I każdy, kto bierze udział w tych rytuałach od dłuższego czasu albo może od samego początku, to wie, że przechodziliśmy przez różne fazy, różne okresy. I między innymi okresy boskiej sprawiedliwości, on nadal jeszcze trwa, czyli ten czas apokalipsy, ten czas karmiczny, ale przechodziliśmy również na samym początku przez różne takie piękne rytuały programowania, materializacji pewnych rzeczy. I
Od pewnego czasu, mniej więcej od korony, każdy z nas zauważył, że te rytuały są inne. One są, już nie są takie świetliste, jak były kiedyś. One są takie bardziej, no po prostu mają zupełnie inne energie. I teraz zwróć uwagę, 141, co my tutaj mamy? Mamy tę czternastkę, czyli alchemia. Alchemia, przemiana, transformacja. Ale mamy aż dwa razy jedynkę, czyli maga transcendentnego. Te osoby z Was, które biorą udział w ceremoniach, albo sobie te ceremonie oglądają, albo ich słuchają, wiedzą dokładnie, o czym mówię. Mamy czwórkę, czyli cesarza, wyznaczenie granic. I ten rytuał był bardzo, bardzo dziwny. Tak można to nazwać. To był rytuał, który właściwie w całości był związany z duszami, był związany z duszami przywiązanymi do ziemi, uwalnianiem tych dusz i setki dusz, przede wszystkim zwierząt, szły do światła. Wiemy, że poprzez masowe hodowle, poprzez te wszystkie transporty zwierząt i tak dalej, to wszystko jest tutaj bardzo aktywne na Ziemi. To jest również jedno z narzędzi mroku, prawda? Bo przecież można by było, jeżeli już naprawdę chcemy, czy jakaś grupa ludzi chce jeść mięso i czują się z tym ok, albo nie widzą tych różnych rzeczy, to przecież można by było wprowadzić inne rozwiązania, że te zwierzęta są w takich, a w takich warunkach, że te zwierzęta nie są żywe, transportowane przez ileś tysięcy kilometrów w ciężarówkach, w tirach, tylko są na przykład u tego gospodarza, od razu tam są uśmiercane. Przecież można takie rozwiązania zastosować. Nie, mrok sobie to wymyślił tak, żeby było jak najwięcej cierpienia. Już nie da się chyba więcej cierpienia stworzyć niż to, które jest aktualnie. I zadajemy sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego teraz w czasie apokalipsy? Dlaczego teraz w tym czasie takie jeszcze metody są stosowane? I ja Ci powiem jedno, że jak czasami jestem w Europie i szczególnie w takich miejscach jak Włochy, czy Niemcy, czy Hiszpania, to ja widzę te tysiące ciężarówek i wiele, wiele z tych ciężarówek to są ciężarówki ze zwierzętami. I zadajemy sobie chyba wszyscy to pytanie, po co, dlaczego, dlaczego te zwierzaki tak męczyć? No dlatego, że to jest domena diabła. To jest domena diabła. I zwróć uwagę, w tej 141 kryje się również 15, czyli diabeł. 15 listopada i 14 plus 1 to jest 15. To jest właśnie domena diabła, cierpienie. Z jednej strony tutaj kuszenie, a tu takie fajne kiełbaski w sklepie, a tutaj coś tam, a z drugiej za tym to cierpienie. Bo diabeł zawsze kusi. Diabeł zawsze obiecuje. Diabeł ci obieca złote góry, a potem się okaże, że drobnym druczkiem było coś innego napisane. Czego już nikt nie doczytał. I tak w energii, jak i w materii. Czyli ten rytuał, mogę powiedzieć, że to był właściwie rytuał przeznaczony głównie dla zwierząt hodowlanych. To był rytuał przeznaczony głównie do wysłania światła do wszystkich hodowli i takiego wybaczenia również. Wybaczenia, bo zwróć uwagę, to są istoty takie jak my. I one są uśmiercane, tak jak kiedyś czarownice na stosach były uśmiercane, tak są dzisiaj uśmiercane te zwierzęta. Ile zwierząt ginie w sporcie? W ogóle jak może się to nazywać sport? I my to dalej tolerujemy? Czyli myślistwo. A to myślistwo to jest jeszcze tylko czubek góry lodowej w porównaniu z tymi transportami zwierząt, czyli z tą hodowlą masową i transportami zwierząt. I teraz tolerujemy to i tolerujemy to. Niektórzy z nas to wspierają, zamykają oczy. I ja tutaj nie jestem święta, ja również kiedyś byłam mięsożercą, ja również kiedyś kupowałam puszki dla kotów czy dla innych zwierzaków, mimo tego, że one żyły na zewnątrz i mogły sobie złapać. I dlatego nie mówię, że jestem święta. Nikt z nas nie jest święty. Każdy z nas ma tą karmę na sobie. Prawie, że każdy z nas. Tylko, że jest to pytanie, czy idziemy dalej w tą karmę, czy próbujemy to zmienić. I zmieniać to możemy poprzez właśnie takie rytuały, czyli wysłanie tego światła świadomości, uwolnienie tych dusz,
prośba w imieniu ludzkości, ludzi, o wybaczenie tych zwierząt. I zwróć uwagę, ile już teraz jest ludzi, którzy się angażują, którzy dokumentują na przykład jakieś tam polowania i różne rzeczy, które się na tych polowaniach dzieją, prawda, które nikt by nie widział, gdyby ci ludzie tego nie dokumentowali. Czy nawet stawiali takie sprawy sądowe. Nikt by tego nie kontrolował, nikt by na to nie zwracał uwagi. Coraz więcej ludzi ma w sobie tę empatię. Coraz więcej ludzi mówi nie, ja nie. Coraz więcej ludzi patrzy na różne sytuacje z innej perspektywy. I to jest to zwycięstwo. To jest to zwycięstwo, bo każda kropelka drąży skałę i każda kropelka tworzy ocean. I dlatego ten rytuał 141, mogę powiedzieć, że to był właściwy rytuał głównie dla zwierząt hodowlanych, głównie wysłany do ludzi, którzy z tymi zwierzętami obcują i pewne rzeczy robią, i również rytuał, który wymierzał sprawiedliwość tym ludziom, którzy to robią, i wymierzał sprawiedliwość dla myśliwych. I mówię tutaj prosto z mostu. Wymierzał sprawiedliwość dla myśliwych. I tutaj po raz kolejny zadaję to pytanie. Dlaczego my jako normalni ludzie nie mamy prawa posiadania broni, a myśliwi mają prawo posiadania broni? Czy to nie jest coś, co powinno zostać zmienione? Takie pytanie. Pytanie bez odpowiedzi. Ale żeby każdy w sobie poczuł, że takie pytanie powinniśmy sobie zadawać. Czy to jest ok? Czyli podsumowując ten rytuał. Rytuał był piękny, świetlisty, było mnóstwo tego światła, ale było również to wymierzenie tej boskiej sprawiedliwości. No i było przede wszystkim to rozświetlenie tego mroku związanego właśnie z hodowlą masową i przede wszystkim z tym transportami zwierząt i całym tym procederem, który się dzieje. I jeżeli mogłabym to podsumować, to powiem jedno, że każdy rytuał jest inny i ten rytuał był głównie właśnie w tym kierunku. Również jako taka retrospekcja, również jako takie spojrzenie na swoje własne życie, czyli jak ja żyję i czy przyczyniam się do czegoś, czy mogę coś zmienić. Jeżeli nie widzę innej formy życia, innej formy jedzenia, albo nie wiem, nie umiem, boję się spróbować czegoś nowego, to czy mogę przynajmniej brać udział w tych rytuałach i wysyłać to światło i prosić tego Boga o wybaczenie, że nie widzę innej drogi, że idę tą strefą komfortu, bo tak jest mi wygodnie, albo tak jest, taka jest tradycja. No, niedługo się zacznie tradycja ryb świątecznych. Kolejna rzecz, która jest taka bolesna, bo przecież również można by to było inaczej. Czy muszą one być, te ryby, trzymane w tych zbiornikach, żeby ktoś sobie je tam potem transportował w siatce do wanny i tak dalej? Tradycja? Czy to jest tradycja? Czy może nadszedł czas, żeby tą tradycję zmienić? We Włoszech jest tradycja na to, żeby łapać małe ptaszki. Łapać małe ptaszki, mordować je, prawda, i tam dodawać do potraw. To jest tradycja. Czy ta tradycja jest z dzisiejszego punktu widzenia ok, czy jednak już nie? Kiedyś była tradycja, że się miało niewolników w domu. Czy z dzisiejszego punktu widzenia to jest ok? I co, powinniśmy się trzymać tradycji? Czy powinniśmy jednak zrobić taki duży znak zapytania, że okej, to była tradycja moich przodków, ale czy ja dalej chcę brać w tym udział? Czy jednak mówię nie i coś zmieniam? Takim rewolucyjnym akcentem
kończę nasze dzisiejsze spotkanie. Myślę, że nie ma tutaj nic więcej, co by można było dodać, co by można było jeszcze tutaj mielić godzinami. Każdy wie, o co chodzi. Tutaj może jeszcze taka malutka zapowiedź, że wkrótce będzie nowa wersja magicznej kuchni z malutkimi zmianami, ponieważ w moim życiu również kilka zmian nastąpiło. Ja na przykład to, że wprowadzenie soli do jedzenia, wprowadzenie pieprzu do jedzenia. I myślę, że ta nowa wersja będzie bardziej taka elastyczna niż ta stara, no bo też mamy inne czasy. Mamy inne czasy niż ten czas, w którym magiczna kuchnia powstała jako mój e-book czy moja książka. I tutaj myślę, że z tym tematem też świetnie związana. Akurat w tym momencie, że dokładnie w tym momencie ta zmiana następuje. I przede wszystkim, czego nam życzę? Życzę nam wytrwałości w aktualnym czasie, wyrozumiałości dla samych siebie, czyli nie biczowania się, nie katowania się, nie wyrzucania sobie różnych rzeczy, bo jeżeli popatrzysz na swoje błędy teraz z innej perspektywy, to może nastąpić coś takiego: o, dlaczego ja to zrobiłam, a dlaczego ja to zrobiłem? No dlatego, że mieliśmy kiedyś inną świadomość, dzisiaj mamy inną i uczymy się na błędach. I przede wszystkim na sam koniec nie zapomnij o tych 12 magicznych nocach, żeby się nie obudzić. Nie obudzić się w nowym roku. Ojejku, to było 12 magicznych nocy. Zapomniałem i znowu jestem w punkcie wyjścia. Czyli zadbaj o to, żeby się już zapoznać z tym tematem, żeby się już na to przygotować. I wkrótce zaczynamy bardzo, bardzo intensywny czas. Bo te osoby, które biorą udział ze mną w 12 magicznych nocach, to wiedzą, że to są spotkania. Codziennie są nagrania, codziennie są rytuały, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo intensywny czas. Ale również chyba najpiękniejszy czas w całym roku. No i przede wszystkim programowanie roku węża, no to będzie wyzwanie. Jeszcze raz, od razu o tym mówię. Wszystkie znaki chińskie, które mogą paść ofiarą węża, to właśnie one najbardziej powinny się zająć teraz tym czasem 12. Najbardziej. Życzę powodzenia nam wszystkim. Do zobaczenia, do usłyszenia i czekam na pytania, czekam na komentarze. Nie bój się pytać. Nie chcesz pytać publicznie tutaj pod moimi filmami, to pytaj przez maila. Ja prędzej czy później odpowiem na każdy list albo w formie filmu, nagrania, audio albo prywatnie w wiadomości. Także kto pyta, nie błądzi. Pytania są bardzo, bardzo ważne i nie ma głupich pytań. Głupie to mogą być tylko odpowiedzi, ale pytań głupich nie ma. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bukardi.